Wiesz, tworzenie SaaS-a czy w ogóle biznesu nie zawsze jest fajne, jak masz pieniądze, bo popełniasz dużo więcej błędów i wydaje mi się, że jesteś trochę mniej roztropny. Się okazuje, że ludzie mają naprawdę problemy takie proste, gdzie nam zajmuje to 5 czy 10 minut, nie? Wystarczy zalogować się na WordPressa do klienta i mu ten kod wrzucić. Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Maciek Cupiał, founder i CEO startupu Calendesk, czyli kompletnego systemu rezerwacji online dla firm. Zanim zaczniemy, zaproszę Cię jeszcze do mojego czwartkowego mailingu, gdzie co czwartek wysyłam trzy rzeczy, które znalazłem w ostatnim tygodniu. Mogą to być najciekawsze podcasty, książki, artykuły, moje przemyślenia, jakieś cytaty. Trzy rzeczy, krótki mail w każdy czwartek. Zapraszam na startupmyway.com lub link znajdziesz gdzieś tutaj obok tego filmu. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do podcastu. Witam Maćka Cupiała. Cześć Maciek. Cześć Bogusz, dzięki za zaproszenie. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie w Startup My Way. Na starcie powiedz swoimi słowami, kim jesteś i czym się zajmujesz. To prosto. Nazywam się Maciej Cupiał i pomagam firmom w automatyzacji planowania ich spotkań. I wykorzystuję do tego narzędzie, które bootstrapuję od 2 lat, o nazwie Calendesk, czyli kompletny system rezerwacji dla firm. Tak, o Calendesku jeszcze na pewno dużo, dużo porozmawiamy w szczegółach. Powiedz mi, mieszkasz w Hiszpanii, tak? W Madrycie? Aktualnie mieszkam w Madrycie. Przeniosłem się z Kanarów tutaj, z Gran Canaria konkretnie, a wcześniej jeszcze z Polski. Więc trochę z Hiszpanią jestem związany, dzisiaj ponad 2 lat, ale aktualnie Madryt. A co cię skłoniło, żeby w ogóle się z Polski wyprowadzić? Jak to wyglądało? Wiesz co, ja w Polsce po takim... W 20 którymś roku życia już nie mieszkałem długo, bo mieszkałem w Niemczech przez 4 lata, później wróciłem na chwilę do Polski i później znowu wyjechałem. I w zasadzie, wiesz, Hiszpania to jest główny taki kierunek, jeżeli chodzi o pogodę w Europie. I to był, nie ukrywam, główny taki argument, żeby żyć gdzieś w miejscu, gdzie jednak tego słońca jest trochę więcej i możesz z tego korzystać. Czyli pogoda, ludzie, a wiesz, z racji tego, że pracuję głównie zdalnie, to miejsce mogę sobie dostosować do siebie. I długo się zastanawiałem, gdzie. I padło gdzieś na Hiszpanię. Początkowo była wyspa, Kanary, Gran Canaria, później Teneryfa przez chwilę, ale uznałem, że jeszcze jestem za młody, żeby żyć na wyspie i po prostu potrzebuję większego miasta i Madryt był takim ciekawą opcją. Czyli też ludzie, nie? Bo ludzie, wydarzenia, trochę niskiego szumu. Ludzie, jedzenie, wiesz, ta atmosfera. No, gdzieś, ja mieszkam jeszcze w ogóle w samym centrum Madrytu. Akurat będę się stąd wynosił za niedługo, ale nie polecam mieszkania w centrum. Więc jakby doświadczam tego życia w centrum non-stop. Wiesz, ja czasami wychodzę z domu i mam taki tłum ludzi, że nie jestem w stanie po prostu wyjść na ulicę, nie? Więc to jest akurat minus tego, że za dużo ludzi to też niedobrze, ale plusem jest tego, że tu jest wszystko, nie? I fajnie się tu żyje. Grubo. A w ogóle polecasz Madryt, żeby odwiedzić? Albo pomieszkać? Polecam. Wiesz, Madryt nie jest taki chyba często odwiedzany przez Polaków z racji tego, że tutaj nie ma wody i głównie Polacy wybierają się na takie miejsca, gdzie jest woda, typu Barcelona, Walencja. Więc Madryt jest taki bardziej do życia, ale zdecydowanie polecam. No, architektura, całe to centrum Madrytu jest naprawdę świetne do zobaczenia i odwiedzenia. Jak ktoś się wybiera, chętnie oprowadzę. Kurczę, niezły pomysł. Może wpadnę, no będę w Barcelonie, ale to w czerwcu, no wiesz, woda, wiadomo. Są świetne pociągi Barcelona-Madryt, za 9 euro można przejechać się świetnym, super, 300 na godzinę jedzie, także 2,5 godziny jesteś w Madrycie. Nice. To jeszcze powiedz, a jak koszty życia wyglądają mniej więcej tam w Hiszpanii, dla takiego bootstrapowca? Bo wiesz, bootstrapowcy to na Bali jadą, tam jest tanio. Jest, wiesz co? Albo nie... w Bangkoku na Kaosanie za 1 dolar dziennie. Hiszpania nie jest super, super tania, ale też nie jest jakoś super, super droga. Wiesz, możesz tutaj mieszkanie wynająć od 1000 euro w górę. Jakby chcesz mieć fajne mieszkanie, to 1300-1500 euro musisz płacić gdzieś mniej więcej miesięcznie. Jedzenie, jak w Warszawie. To podejrzewam, że te ceny są podobne w Warszawie. No. Nie? I jedzenie... Wiesz, taki typowy lunch 15-20 euro kosztuje, więc te ceny nie są jakieś super wysokie, są trochę wyższe niż w Polsce, ale podejrzewam, że Polska goni Europę.
Okej, okay. A jest tam jakieś takie środowisko startupowe? Chodzisz na jakieś eventy? Coś się dzieje tam? Wiesz co, Hiszpanie nie są tacy nastawieni. W Madrycie nie ma takiego... Jest kilka eventów, teraz akurat idę za 2 tygodnie na jakiś event startupowy, ale takich eventów jest bardzo mało tutaj i to nie jest takie zagłębie, gdzie ludzie robią firmy i okay. Plus drugi jak fakt, w Portugalii, że... bo w Portugalii na przykład Lizbona tak. Ogień. No Madryt, uważam, moim zdaniem Madryt nie jest taki startupowy, szukałem wielokrotnie czegoś i tutaj jest mało, chyba że sam zacznę robić jakieś meetupy, to może coś się rozkręci, ale no drugi też jest, druga też jest kwestia, że Hiszpanie nie mówią po angielsku dobrze i tutaj jest też ta bariera trochę, gdzie jeżeli nie mówisz po hiszpańsku, to jest ciężko z nimi nawiązać w ogóle kontakt. I niestety, to nie jest tak, że pójdziesz do sklepu i pogadasz z każdym po angielsku. Nie, nie, tutaj musisz znać hiszpański, nie? Tak, może wiesz, to będzie odcinek z cyklu Cyfrowi Nomadzi. Startup by way. Słuchaj Maciek, powiedz mi, jak wyglądała twoja wczesna historia? Jak to się wszystko zaczęło? Co robiłeś gdzieś tam w okolicach szkoły, studiów? I czy zawsze miałeś jakąś taką żyłkę do robienia biznesu, czy to się pojawiło w którymś momencie? Wiesz co, wydaje mi się, że to się pojawiło w którymś momencie. Ja nie wywodzę się z rodziny, która jest przedsiębiorcza, więc w zasadzie tych wzorców takich przedsiębiorczych nie miałem wokół siebie w ogóle. Więc jakby od samego początku byłem nastawiany szkoła, studia, praca i ciesz się życiem w ten sposób. I tak też się zaczęło. Pochodzę z Elbląga, tam kończyłem liceum. Później przeniosłem się do Warszawy, tam zacząłem studia informatyczne o profilu programistycznym. To były studia zaoczne. Dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że to był trochę to zmarnowany czas. Niepotrzebnie na takie studia programista idzie, jeżeli jest w stanie sam się nauczyć wielu rzeczy. W międzyczasie pracowałem i to nie do końca jako programista, bo zaczynałem w różnych pracach. Gdzieś zahaczyłem sprzedaż, czyli FMCG branży, czyli sklepy, kontakt z klientami w sklepach, później przeszedłem do branży medycznej, więc to było kompletnie niezwiązane z informatyką. Nie? Ciekawe, to dziś... się podkusiło, przecież byłeś devem już wtedy. W zasadzie jakby ten drugi profil deweloperski zacząłem dość wcześnie, bo w wieku 14-15 lat tworzyłem pierwsze strony internetowe. Tam gdzieś zacząłem się bawić HTML-em, CSS-em, JavaScriptem. W okolicach pojawiali się ludzie, którzy wiesz, czegoś ciągle potrzebowali, albo to naprawa komputera, a to przeinstalowanie systemu, więc ta informatyka gdzieś tam ciągle ze mną była. Ale co ciekawe, wiesz, jak przeniosłem się do Warszawy i szukałem uczelni dla siebie, to poszedłem na jedną, rozmawiałem chyba z jakimś profesorem, który skreślił mnie z góry, powiedział, że z ciebie programista to żaden nie będzie. Zadał mi kilka pytań matematycznych, a ja z matematyki jestem noga, więc generalnie odrzucił mnie i stwierdziłem, że dobra, idę na prywatną uczelnię na zaoczne i zobaczymy, czy ten programista ze mnie będzie, czy nie. Okazało się, że troszeczkę zrezygnowałem z tej informatyki przez pewien czas, rozwijałem się w tej sprzedaży i dopiero jak już byłem tym przedstawicielem medycznym, to wrócił mi ten temat informatyki. Mówię, kurczę, warto do tego wrócić, bo to się rozwija, tam są pieniądze też i lepsze pieniądze niż w takiej sprzedaży i to może być też ciekawy kierunek i wróciłem do tego kierunku. I teraz jeszcze nawiązując do tej informatyki, to już był taki okres, gdzie ja ciągle coś robiłem, wiesz, poza godzinami mojej takiej normalnej pracy. A tu w Warszawie próbowałem otworzyć swój serwis informatyczny, czyli naprawa komputerów. Już miałem taki etap w życiu, gdzie rozwiesiłem na całej Woli, Bemowie w Warszawie ogłoszenia, że naprawiam komputery, tworzę strony internetowe. I to był mój pierwszy biznes taki, nie? Gdzie... Więc czy ja zawsze chciałem... Nie widziałem twojego ogłoszenia, ja wiesz, wiesz, to było z Jelonek. Wykorzystałem na Jelonkach. No to po płotach gdzieś tam było porozwieszane, wiesz, zalaminowałem kartki i gdzieś to porozwieszałem na płotach w Warszawie i faktycznie byli z tego klienci jacyś, nie? Kurde, to czyli taki hustler z ciebie od młodych lat, coś tam próbowałeś pokombinować, jak to coś zrobić? Wiesz co, wiedziałem, że są pieniądze i można je zarobić gdzieś dodatkowo robiąc, nie? Gdzie ten etat jednak też w tamtych czasach to nie były jakieś super pieniądze, więc próbowałem raz się rozwijać w tej informatyce, to było też ciekawe, a dwa też poznać jakieś inne możliwości zarabiania pieniędzy. A ty w dotnecie programowałeś, tak? O, ja programowałem we wszystkim chyba już w swoim życiu. Ale tak komercyjnie w sensie? Tak wtedy. Komercyjnie w PHP-ie wtedy, C-Sharpie, więc... JavaScript, no to były takie główne. Później zacząłem taką
karierę już programistyczną typowo. Odszedłem z branży medycznej, zacząłem programować i znalazłem pierwszą pracę w Warszawie wtedy. To była chyba firma Harvard Business Review, taki dosyć fajny brand, gdzie mogłem, wiesz, zacząć jako programista. Tak, znam. Jeden z moich pracowników z Policy w chmurze odszedł właśnie i tam poszedł pracować, ale nie jako programista akurat, ale, okay. Ale tego kojarzę. To był ciekawy okres. Stamtąd przeniosłem się do Krakowa. Byłem programistą w Software House i tam bardzo ciekawy projekt robiłem. Nawet zostałem wysłany do Stanów Zjednoczonych przy tym projekcie. Fajnie. Tylko już wtedy jako deweloper aplikacji mobilnych. Ja też dosyć szybko skakałem pomiędzy technologiami. Zacząłem od stron internetowych, później aplikacje mobilne i tak wiesz, przez kilka technologii przeszedłem. Nie? Więc... Aż w końcu zacząłeś robić coś na boku programistycznego. Jak wyglądała ta historia twoich side projectów startupowych? Coś robiłeś jeszcze przed kalendyskiem? Zakładam, że tak. Wiesz co, mnóstwo rzeczy. To jak zacząłem od tego serwisu informatycznego, to już w tamtych czasach próbowałem swojego pierwszego oprogramowania i to było oprogramowanie szpiegujące. Stworzyłem jakąś prostą aplikację, która robiła screenshoty i wysyłała na maila po prostu ludziom. Dziś to się nazywa Pegasus. Tak, może to nie było tak zaawansowane, ale wiesz co, okazało się, że jak jeździłem po tych klientach naprawiając im komputery, a często czasami po prostu włączając wtyczkę routera do ściany, bo na przykład prądu nie było w routerze i ktoś zgłaszał, że internetu nie ma, to pojawiali się tacy ludzie, którzy szukali innych rozwiązań i znalazłem taką osobę, która szukała oprogramowania szpiegującego, chciała, nie wiem, szpiegować męża, kogokolwiek, nie interesuje mnie to. Nice. I takie oprogramowanie u mnie zakupiła, później ja zacząłem to komercyjnie sprzedawać, wykorzystując Google AdWordsy i jakieś tam pieniądze na tym zarobiłem, ale dosyć szybko to ubiłem, bo też jakby nie czułem, że to jest to, co powinienem robić. Nie? Mm-hmm. Kolejne jak takie side projekty to na przykład gry robiłem na iOS-a. Dużo takich prostych gierek. To były też czasy, gdzie Angry Birds było popularne i masa takich prostych gierek, gdzie ktoś w ciągu miesiąca, dwóch mógł zrobić grę, wypuścić ją do App Store'a i zacząć na tym coś zarabiać. Ja zrobiłem chyba z 10-15 takich prostych gierek. Coś tam zarobiłem, ale to nie było coś takiego, co dawałoby mi, wiesz, możliwość odejścia z etatu. Tak, ale już mam wrażenie, że zrobiłeś więcej niż 3/4 osób, które gdzieś tam zaczynają, robią jeden projekt, nie udało się, o kurde, dobra, nie robi już więcej. Wiesz co, to jest taki u mnie syndrom, że ja muszę coś robić po prostu dodatkowego. Ja nie jestem w stanie się skupić na jednej rzeczy. Muszę, czasami wieczorem, jak nie mam co robić, po prostu otwieram komputer i coś chcę nowego zrobić, nie? Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale to dzięki temu ja też miałem masę możliwości, żeby poznać coś nowego, nie? Czy jakieś nawet składanie robotów, czy robienie coś dla kogoś, czy pisanie kodu, to masa takich rzeczy, które... One przez wiele lat mi nie przynosiły w ogóle pieniędzy, nie? To były jakieś drobne pieniądze. Aż do momentu, gdzie pracowałem wtedy w Berlinie jako programista, jeszcze cofnę się do Krakowa, gdzie przeniosłem się z Krakowa do Berlina i mieszkałem 4 lata w Berlinie, też w Software House, pracowałem jako programista aplikacji mobilnych i tam oczywiście po 2-3 latach zaczęło mnie znowu korcić i zacząłem szukać jakichś opcji takich dodatkowych, co mogę robić po godzinach. Nie? Wtedy zadzwonił do mnie mój brat, który pracował w firmie, która zajmowała się pośrednictwem w przesyłkach kurierskich. Mówi, słuchaj, jest taki biznes, oni robią coś takiego, jakbyś mi napisał aplikację, to ja mógłbym zacząć to sprzedawać i moglibyśmy mieć z tego biznes. No jeszcze trzeci founder do tego doszedł. Mówię, dobra, to po godzinach, miesiąc, 2 miesiące i aplikacja była gotowa. On zaczął to sprzedawać i faktycznie zaczęło to przynosić jakieś pieniądze pierwsze. Po jakimś pół roku to już był taki etap tego biznesu, że ja mogłem zrezygnować z etatu wtedy. Nie? Więc czekałem do takiego momentu, gdzie jednak te przychody z takiego biznesu bocznego będą większe niż to, co ja dostaję z etatu. Gdzie przy, wiesz, byciu programistą te pieniądze są duże jednak, więc to musisz trochę zarobić, żeby jednak móc z tego zrezygnować. To jest taka trochę pułapka niestety, bo... Wiesz, dostając 15-20 tysięcy złotych, no ciężko zrobić biznes taki na boku, który od razu ci takie pieniądze przyniesie, nie? Dokładnie. I to był taki moment, i później już poszło z górki, bo po tym biznesie
Kilka lat go prowadziliśmy, to był taki, trochę się przerodziło w telemarketing, że mieliśmy sporo osób, które dzwoniły po klientach i sprzedawały usługi. Ja też wróciłem do Polski na chwilę i zrozumiałem, że wejście w biznes z bratem i dodatkowym wspólnikiem to nie był dobry pomysł i z rodziną nie powinno się robić takich rzeczy. Okay. I wtedy też sprzedałem swoje udziały i zacząłem szukać innych rozwiązań. I znowu kompletnie z czapki inny temat, nieruchomości. Wtedy zainteresowałem się nieruchomościami. To wiem, to jest taki kompletnie coś, czego jeszcze nigdy nie robiłem. I stwierdziłem, że zacznę robić flipy na nieruchomościach. I bo czemu nie? Kupiłem pierwszą nieruchomość. Wiesz co, okazało się, że to był naprawdę świetny strzał w dziesiątkę, bo to przynosi dosyć dużo pieniędzy. I wbrew pozorom to nie jest wcale skomplikowany biznes. Jedyny minus tego, musisz znaleźć oczywiście fajną nieruchomość. Jak ją znajdziesz i zrobisz w niej remont i ją sprzedasz, to jest dosyć ciekawa opcja. No i jeszcze reasumując... No musisz mieć kapitał, żeby ją kupić, tak? Czy się kredytem tutaj posiłkowałeś? Wiesz co, początkowo kupiłem to za gotówkę, bo tylko, że widzisz, ja to robiłem w Elblągu, gdzie nieruchomości mogłeś kupić od... Ja kupiłem swoją najtańszą nieruchomość w Elblągu za 65 tysięcy złotych. To w ogóle, wiesz, takich cen nie ma w Warszawie, nie? No. Więc teraz zamiast wydawać 500 tysięcy na mieszkanie w Warszawie, mogłem wydać, wiesz, 100 tysięcy w Elblągu i na tym samym nieruchomości zrobić 50-60 tysięcy zysku, nie? I takich mieszkań udało mi się zrobić z 15 przez 2-3 lata. Wow. W okolicach, nie? Więc to był taki fajny wyczyn. Wtedy też poznałem mojego aktualnego wspólnika z Calendesk, Szymona. Robiliśmy razem te nieruchomości i też po tych 15 nieruchomościach stwierdziliśmy, że to już wystarczy, że nie chcemy tego dalej robić i zaczęliśmy rozglądać się za czymś nowym, nie? No ale to już był taki etap, gdzie już nie pracowałem na żadnym etacie i po prostu mogłem żyć z własnych biznesów, pomysłów, nie? No tak. 15 flipów, to coś pewnie z tego zostało. Nie chciałbym się, wiesz, jeszcze wchodzić w szczegóły, ale tam jeszcze wchodził wynajem, tam wchodziłby masa różnych problemów, które później się pojawiły, typu, że nam niszczyli te mieszkania, wiesz, to się potem okazało, że to nie jest wcale taki kolorowy biznes, jak się mówi. Fakt, później też wspierałem się kredytami, więc te kredyty też tam nade mną wisiały, musiałem się tego pozbyć później, więc to nie był też taki kolorowy do końca biznes, ale koniec końców można było na tym fajne pieniądze zarobić, nie? No tak, i powstała koncepcja Calendeska, tak? I powstała koncepcja Calendeska, dokładnie. Skąd pomysł? Skąd pomysł? Z fotelu, jak siedziałem, wiesz co, na fotelu u fryzjera. Rozmawiałem ze swoją fryzjerką, która narzekała... Może jakoś, wiesz, legendę wymyślimy, że tam jest fotel w jakimś... w Elblągu, fotel fryzjerski. Nie, koniec końców, wiesz co, ona nie została moją klientką nawet, ale... Oto. Ale narzekała bardzo na oprogramowanie, które było aktualnie na rynku. To było Versum. Mhm. Które zostało wchłonięte przez Booksy. Tak jest. I... Była niezadowolona z niego? Ciekawe. To było, co się tam nie pasowało. Ale to jest, wiesz, to był taki klient, który prawdopodobnie na każde oprogramowanie będzie narzekał, więc... No tak. Więc ostatecznie też nie udało mi się zrobić oprogramowania, z którego ona byłaby zadowolona. Więc to jest inny temat. Ale pomysł powstał tam, że skoro jest narzędzie na rynku typu Versum, to jest jedyne w zasadzie narzędzie, które działa i ludzie z tego korzystają, no to tutaj na pewno jest miejsce na kolejne narzędzia, nie? I to była taka pierwotna koncepcja. Zrobimy system rezerwacji dla branży beauty. To była pierwotna koncepcja. I wiesz, i zabrałem się do tego od całkowicie złej strony, ale to mogę do tego przejść za chwilę. No właśnie, to powiedz może na starcie, gdzie dzisiaj jest Calendesk, jak to wygląda przychodowo, ile tam osób jest, czy jesteś sam, czy jest jeszcze ktoś i jak to na dzień dzisiejszy, czyli 2023 kwiecień wygląda? Przekroczyliśmy 30 tysięcy złotych MRR-u, to jest taki próg z przedwczoraj. A przychody za marzec, które zamknęliśmy, przekroczyło 80 tysięcy. Co jest ciekawe, w Calendesku te przychody są często dwa razy większe niż sam MRR. Bo płatności roczne, tak? Płatności roczne plus my mamy jeszcze dosyć ciekawie skonstruowany biznes, gdzie w środku w samej aplikacji jesteś w stanie sprzedać też pewne rzeczy dodatkowe, typu notyfikacje, typu
własna nazwa nadawcy SMS. Tam mamy kilka takich fajnych produktów, które ludzie chcą i na których też jesteśmy w stanie zrobić dodatkowy przychód, nie? I teraz, jeżeli chodzi o zespół, w zasadzie sama spółka nie zatrudnia nikogo. Ja prowadzę ją sam ze wspólnikiem, z Szymonem. I podział mam bardzo łatwy. Ja jestem odpowiedzialny za całą firmę i za procesy IT, marketing również, więc jakby tą całą wizję, cała wizja jest na mnie, a Szymon zajmuje się przede wszystkim kontaktem z klientem i robieniem konsultacji z nimi, obsługa czata i wszystko, co w zasadzie jest z klientem związane. Jasne. Oprócz tego mamy też osoby, które nam pomagają. Oczywiście marketing, SEO, mamy teraz ostatnio nową osobę, która nam będzie pomagała z UI-em i z UX-em. Ale tak nie zawsze było. Dzisiaj mamy tak naprawdę sprawę najmniej osób w historii Calendesku, bo zaczęliśmy bardzo grubo. No. Jak jeszcze nie było klientów, to mieliśmy 10 osób na pokładzie. Wow. Z czego większość to byli programiści. I to jest ciekawa historia i to jest ciekawy... Klątwa tego, że miałeś po prostu mieliście kapitał jakiś. Dokładnie. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Wiesz, tworzenie SaaS-a czy w ogóle biznesu nie zawsze jest fajne, jak masz pieniądze, bo popełniasz dużo więcej błędów i wydaje mi się, że jesteś trochę mniej roztropny. Bo gdybym ja nie miał w ogóle kasy, to sprawa byłaby jasna. Sam bym siadł do tego, sam bym to zrobił pewnie czekałbym, aż klienci zaczną to kupować. W mojej sytuacji było trochę inaczej, bo dzięki tym nieruchomościom, dzięki poprzednim biznesom, które miałem w przeszłości, ja byłem w stanie zgromadzić kapitał. Wiesz, to nie był mały kapitał, to było coś na zasadzie, co venture capital dzisiaj daje na pierwszą rundę, nie? Czy seedową rundę, jakiś milion, coś w okolicach tego, nie? I wiesz, mając tyle kasy do dyspozycji, to wiesz, już byłem na tyle mocny mentalnie, że mówię, kurde, sam nie będę tego pisał, trzeba zatrudnić osoby. Robimy ten system, zrobimy go w 3 miesiące i zaczniemy go szybko sprzedawać i będzie wszystko świetnie i pięknie, nie? Więc zacząłem oczywiście od złej strony, bo zaczęliśmy zatrudniać programistów od backendu, od frontendu, od clouda całego. Miałem osobę taką, która mnie fajnie tutaj wprowadzała w AWS-a. Od aplikacji mobilnych. Jeszcze miałem taki świetny pomysł, żeby od razu wrzucić, wiesz, aplikacje mobilne. Android, iOS. I to nie tylko jedną aplikację, tylko aplikację dla klientów i aplikację dla pracowników. Więc z tego się tak dużo zrobiło, że ja nagle miałem, wiesz, 10 osób. Każda z nich ciągnęła ode mnie 10-15 tysięcy. Ciągnęła, no płaciły. No tak, tak, wiadomo. Więc jakby te pieniądze bardzo szybko się kurczyły. Problem był taki, że ja nie miałem tak naprawdę koncepcji na tą aplikację. I to był bardzo duży błąd. To był bardzo kosztowny błąd. Jakby finał jest tego taki, że po 6 miesiącach my byliśmy praktycznie nigdzie. Aplikacja nie działała. Ja nie miałem już większości pieniędzy, które miałem odłożone na życie. I zaczęło się robić stresująco. I zacząłem po prostu dziękować osobom za współpracę i przyznawać się po prostu do porażki, że to jednak nie wypaliło tak, jak chciałem, nie? Tak, to takie słyszałem ostatnio fajny cytat, że jak nie wiesz, za co zapłacisz za kolejny posiłek, to zaczynasz się robić kreatywny. Zgadza się. Aż to, no, może trochę przerysowane, nie? Ale tak to mniej więcej działa. No i co? Czyli 6 miesięcy, tak? Pojechaliście, tak? 6, wiesz co, z pełną ekipą, tak, później powoli dziękowałem programistom za współpracę i też tłumaczyłem, że nie jesteśmy w stanie dalej już finansować tego. A co oni zrobili? Mówisz, że produkt nie działał po tych... Wiesz, czy to była kwestia... Nie, działał. To była taka pierwsza wersja. On w części działał, ale wymagał tam jeszcze doszlifowania. Potem pojawiły się w trakcie koncepcje. Wiesz, bardzo dużo czasu przepaliliśmy przez to, że to nie było zaplanowane w ogóle. Wiesz, my zaczęliśmy robić aplikacje na hura, wszyscy razem, a my nawet, wiesz, designów nie mieliśmy dobrych. Ja już spłaciłem programistom, a jeszcze to wszystko nie było zaplanowane. Wiesz, dzisiaj bym zaczął kompletnie inaczej to robić, od drugiej strony całkowicie, nie? Najpierw bym to zaplanował, najpierw bym to przegadał, najpierw bym to przetestował, a dopiero na sam koniec zatrudnił w ogóle jedną osobę może do pomocy, a nie, wiesz, 10 od razu, nie? Więc jakby, jeżeli masz kapitał na początek, to jest taka trochę klątwa i wydaje mi się, że to też może być powiązane z tym, jeżeli ktoś dostaje kasę z VC na początek, to też, jeżeli nie ma doświadczenia, nie wie, jak ją rozdysponować, to ta kasa może być dosyć szybko przepalona, nie? Bo tutaj się popełnia bardzo dużo błędów, wiesz, chcesz szybko skończyć aplikację, a okazuje się, że więcej osób w projekcie tak na dobrą sprawę spowalnia to ten rozwój tej aplikacji, jeżeli to nie jest dobrze zaplanowane. I w moim przypadku tak było, my to bardzo źle zaplanowaliśmy, bardzo dużo pieniędzy i czasu zostało przepalone. No i finał był tego taki, że
Tam jeszcze było bardzo dużo pracy takiej dodatkowej do zrobienia. Doszlifowanie. Okazało się, że kreator stron, który zrobiliśmy, kompletnie się do niczego nie nadawał. Jak wpuściliśmy pierwszych klientów, okazało się, że nawet tam nie potrafimy robić, wiesz, podstron. Czyli mogłeś zrobić sobie landing page'a, ale podstrony były już na sztywno. Jakoś kompletnie mi do głowy nie przyszło, że ktoś może, wiesz, podstrony chce się robić w kreatorze stron internetowych. Więc to było tak wszystko ograniczone, tak niedoskonałe, że trzeba było to przepisywać na nowo i poprawiać. Nie? I pierwsi klienci to gdzieś tam zweryfikowali. Tylko, że wiesz, to już był taki moment, gdzie ja nie miałem pieniędzy, żeby zatrudniać nikogo i bardzo dobrze, bo mogłem, wiesz, siąść sam do tego i sam dokończyć to. Gdybym nie był osobą techniczną, to pewnie bym zamknął firmę i stwierdził, że okej, okay, no nie udało się, ale na całe szczęście, mając skilla programisty, ja byłem, wiesz, w stanie wejść w każdą z tych technologii, wiesz, mogłem iOS-a dokończyć, Androida, mogłem zrobić backend, mogłem clouda postawić, mogłem frontend dokończyć, więc mogłem z każdą z tych technologii przejść i po prostu doszlifować tę aplikację tak, żeby się klient w niej odnalazł i żeby znalazł w niej wartość. Więc to był taki największy wyczyn i to mi zajęło rok. Więc ja, wiesz, przez ten rok żyłem w zasadzie z tych oszczędności takich, które mi zostały. Było coraz gorzej, ale ostatecznie po roku udało się wypuścić pierwszą wersję. No i co, też przyszło kolejne zaskoczenie. Okazało się, że no, ludzie nie walą drzwiami i oknami, tak jak mi się wydawało. No tak. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że zbudowałem? Taki fajny produkt, nie? Tak. Maciek, to może czekaj, jeszcze się zatrzymajmy na sekundę. Powiedz w ogóle, co Calendesk robi tak od strony użytkownika, bo wiesz, kompletny system rezerwacji dla firm. Jasne. Okej, okay, bo to może być, wiesz, z jednej strony, tak mówisz, coś a la Versum, nie wiem, dla bukowanie dla salonów kosmetycznych, z drugiej Jasne. Strony coś a la Calendly. Już ci mówię. Nie, to wiesz, my zaczęliśmy od beauty, to była taka pierwsza wersja produktu, ale dzisiaj w ogóle nie kierujemy produktu do beauty. Jakby to jest kompletnie nie nasz target. I to zrozumieliśmy też po pierwszych 10 klientach, 20 klientach może. Gdzie się okazało, że ten klient po prostu nie jest naszym klientem i my nie chcemy w tym kierunku w ogóle iść nawet. Więc dzisiaj Calendesk ma jasną strategię. To jest system rezerwacji przeznaczony dla biznesu, ale dla biznesu, który potrzebuje nieco więcej narzędzi niż sam kalendarz. I my zbudowaliśmy Calendesk w oparciu o kalendarz jako taki core feature, ale dookoła tego kalendarza masz bardzo dużo narzędzi dodatkowych, które wspierają biznes. I teraz takim narzędziem jest na przykład, wiesz, kompletny taki panel dla klientów do zarządzania rezerwacjami. Czyli wyobraź sobie, że masz szkołę językową i gdzieś chcesz, wiesz, studentom dać dostęp do tej platformy, gdzie mogą opłacać swoje rezerwacje, widzieć zajęcia i tym podobne, to my taki dostęp dajemy. Więc nasz klient jest w stanie postawić sobie cały panel, skustomizować cały kalendarz, całą stronę internetową, dobrą sprawę stworzyć po stronie Calendesku i w zasadzie prowadzić swój biznes całkowicie online, wykorzystując Calendesk, gdzie jego klient tak na dobrą sprawę nawet nie wie, że to jest Calendesk. On nie musi o tym wiedzieć. To może być całkowicie, wiesz, obrandowane twoim brandem. No oprócz kreatora stron internetowych mamy jeszcze takie narzędzia jak aplikacje mobilne, czyli jesteś w stanie też sobie wyklikać w kilka minut aplikację mobilną, którą dasz do wykorzystania swoim klientom. Taki white label po prostu. Dokładnie. Możesz postawić swoje kolory, swoje obrazki, swoje logo, swoje usługi pokazać i w zasadzie twoi klienci mogą też rezerwować przez aplikację mobilną. Wiesz, oprócz takich podstawowych funkcji jak powiadomienia czy płatności, też poszliśmy w innym kierunku, włączając model subskrypcyjny dla klientów. My też próbujemy klientom pokazać, że hej, twoje usługi mogą być sprzedawane na zasadzie abonamentu miesięcznego. I teraz, wiesz, świetnym przykładem są prawnicy u nas. To jest taka grupa klientów, którzy z tego często korzystają. I wiesz, jeżeli umawiasz się do prawnika średnio 2 czy 3 razy w miesiącu, to też możesz mieć dostęp do jego kalendarza, płacąc mu miesięczną jakąś stałą kwotę. I my cały ten proces subskrypcyjny przerzucamy na siebie, my jesteśmy za to odpowiedzialni. Do tego dochodzą takie narzędzia, które biznesy potrzebują, czyli automatyczne fakturowanie na przykład, nie? Więc tego nie znajdziesz w Calendly. Tutaj jest to jest skrojone, no tak. Wiesz, to jest skrojone konkretnie pod biznes i my długo rozmawialiśmy z klientami, żeby to dostosować pod nich i żeby wprowadzić takie narzędzia, żeby im jak najbardziej ułatwiały to życie, nie? A co, macie wbudowany jakiś taki system fakturowy, czy raczej integrację? Nie, mamy integrację zewnętrzną. Okay. Mamy integrację zewnętrzną, mamy własne API, więc generalnie możesz wiele rzeczy zrobić. Użyć Calendesk jako
podstawowe narzędzie w twoim biznesie, ale również dobrze możesz go użyć jako taki klocek w twojej całej infrastrukturze i po prostu połączyć go z innymi narzędziami. Okej, okay. To też tak ciekawe, nie? Bo ja znam i ciebie i znam jakby twój biznes, nigdy się nie wgłębiałem, co on konkretnie robi, nie? I tak patrzę tylko na nazwę, nie? Kalendesk, o pewnie coś z kalendarza. Coś a la Calendly. Jakoś tak myślałem, że to jest takie bardziej rozbudowane Calendly, ale to widzę, że jednak faktycznie jest troszeczkę inny system. Taka klątwa nazwy, nie? Też trochę. Trochę tak, trochę nas do tego też porównują ludzie, ale wiesz, po rejestracji, po pierwszym wiesz, dniu używania Calendly, tak. Ty nagle orientujesz się, wow, to jest w ogóle całkowicie inny system. On tak. Robi całkowicie inne rzeczy, wiesz, my od samego początku dostosowujemy, pokazujemy ci, że ty możesz dodać swoich pracowników tam, możesz widzieć swoich klientów, klienci się mogą rejestrować, mogą mieć swoje konta, twoi pracownicy mają swoje grafiki dostępności, jest masa powiadomień, które możesz ustawić, spersonalizować. Wiesz, tam jest, wokół tego kalendarza tak na dobrą sprawę jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba rozumieć i trzeba udostępnić klientom. I wiesz, Calendly dla mnie jest takim ciągle prostym rozwiązaniem. Tak. Dla osoby... Ma swoje zastosowanie, nie? Po prostu. Oczywiście. Ma być proste, nie? Chcę budować kalendarz, ktoś ma się zapisać gdzieś. Uważam, że u nas, jeżeli przyjdzie jednoosobowa działalność, która robi tylko jedną usługę, wykonuje, to pytanie, czy jej jest potrzebny kalendarz, bo w większości tych funkcji nie wykorzysta, nie? I może właściwie to nie jest nasz klient wtedy. I my też jakby mówimy, że okej, znajdziesz zastosowanie w kalendarz, nawet jako jednoosobowa działalność, ale naszym głównym targetem są klienci pomiędzy 5-10 pracowników, 50. Mamy też firmy, które mają 100-150 pracowników, nie? Więc my idziemy w tym kierunku. Okej. Okay. No dobra, czyli zacząłeś, usiadłeś do projektu na rok sam. Powiedz mi, a robiłeś coś jeszcze w międzyczasie takiego, nie wiem, dodatkowego? Jakieś usługi, coś, żeby mieć jakiś cash flow dodatkowy? Czy 100% fokusu? Nie. Jeszcze, wiesz, popełniłem jeszcze wiele innych błędów w czasie, żeby mi szybciej pieniądze uciekły. O, dawaj. Zainteresowałem się kryptowalutami, oczywiście, jak się każdy interesował na ostatniej bańce, tak ja też się zainteresowałem, więc kolejna część moich oszczędności... Czyli ty wszedłeś, żebyśmy my mogli wyjść. Ja jeszcze nie wyszedłem, czekam na swój moment, ale wiesz, to był też taki element stresu. Dokładnie, to był też taki element stresu, gdzie kurde, co ja właściwie zrobiłem przez ostatni rok? Nie dość, że wiesz, straciłem wszystkie swoje oszczędności życia, wrzuciłem jeszcze je w kryptowaluty, to za chwilę będę musiał się zastanowić, z czego mam żyć. A jeszcze pół roku temu płaciłem, wiesz, kilku programistom pensje miesięczne. Dzisiaj muszę sam się za chwilę o to martwić. Jakie to jest, można powiedzieć, nieroztropne, ale z drugiej strony, wiesz, ja nigdy się nie przywiązywałem do pieniędzy. Uważam, że to jest narzędzie, dzisiaj jest, jutro tego nie ma. Wiesz, to chodzi o mój mental, że ja pewne rzeczy zrozumiałem przez ten czas i dzisiaj pewnie zrobiłbym to inaczej i do takiej sytuacji bym nie dopuścił. Wiesz, był taki najgorszy moment podczas projektowania, gdzie my już zaczęliśmy mieć pierwszych klientów, zaczęła się praca z kalendeskiem, widziałem, że to zaczyna żreć, ale skończyły mi się pieniądze. I co robić dalej, nie? Teraz wpuścisz inwestora. Miałem osoby, które też się interesowały, chętnie by weszły i wrzuciły parę złotych w to, ale wiesz, ja nie po to poświęciłem tyle czasu, żeby teraz oddawać to komuś i to też nie jest mój mental, bo ja lubię, wiesz, kontrolować rzeczy, które prowadzę i jeżeli ja tego nie będę kontrolował, to już nie będę miał zawarcia w tym biznesie. Więc w tamtym momencie zacząłem się faktycznie zastanawiać, okej, okay, chyba muszę wrócić po prostu do pracy jako programista, no chociaż na chwilę i żeby się odkuć z tej sytuacji, nie? Dużo mi pomogło w tym, że mam doświadczenie technologiczne i znalazłem amerykański startup, w którym, wiesz, zacząłem pomagać w konsultacjach, w ułożeniu systemu, więc w zasadzie zostałem takim CTO tego startupu i do dzisiaj tam coś pomagam, ale to nie jest oczywiście jakiś kierunek, gdzie będę wieczność robił. A to też miałeś, dało ci coś to, że faktycznie byłeś founderem i budowałeś już projekt swój, tak? Tak, bo jakby dzięki temu, że jestem też na przykład w takich grupach mastermindowych, osoby mnie znają, wiedzą co robię i wiesz, ja nie musiałem przechodzić przez żadne jakieś rekrutacyjne procesy. Dzisiaj sobie nawet tego nie wyobrażam, bo jak spróbowałem półtora roku temu zaaplikować jako programista i ktoś tam ze mną rozmawiał i zadawał mi pytania,
to zacząłem się gotować. Mówię, nie, no nie mogę tego przechodzić drugi raz. I w ogóle muszę zrobić coś innego, żeby tego nie robić. Nie? I okazało się, że w grupie mastermindowej, w której się udzielam, po prostu była osoba, która też prowadzi SaaS-a, potrzebowali osoby technicznej i znali moją sytuację i dzięki temu ja mogłem przez jakiś czas po prostu do nich wejść i trochę im pomóc technologicznie. Nie? A to grupa, ten mastermind Strengths? Strengths VC? Dokładnie, Strengths VC. No. Okej, okay. I co fajnie to działa? Bo ty jesteś bardzo aktywnym tam uczestnikiem. Ja jestem, ale jestem taki mało aktywny, natomiast ty jesteś turbo aktywny. Wiesz co, jestem aktywny. Tam jest taki model stand-upów, gdzie jesteś... Czyli możesz sobie codziennie wrzucać informacje, co zrobiłeś, co będziesz robił, jakieś podsumowania tygodnia, miesiąca i ludzie to robią. Mi to bardzo pomaga, bo wiesz, ja nie mam szefa nad sobą, nie mam nikogo, kto by mnie kontrolował, więc ja sobie muszę sam wymyśleć jakąś ścieżkę, gdzie będę sam siebie kontrolował i to mi pomaga dużo. Plus jest bardzo duży dostęp do różnego rodzaju specjalistów, więc możesz porozmawiać, czy potrzebujesz kogoś od marketingu, czy potrzebujesz kogoś od SaaS-a. To masz od tego całe forum, ale oprócz tego mamy też grupy mastermindowe, gdzie się raz w tygodniu, dzisiaj mam spotkanie mastermindowe za 3 godziny, gdzie spotyka się grupka 6 osób i po prostu sobie rozmawiamy na różne tematy. I właśnie z takiej grupy, wiesz, w takim najczarniejszym momencie mojego życia, gdzie mi się skończyły pieniądze, wiesz, ktoś powiedział, hej, słuchaj, po prostu dawaj do nas, popracujesz trochę. To był amerykański startup, więc wiesz, też inna kasa z takiego startupu. I to pomaga, nie? Więc też jakby zachęcam do uczestnictwa w tego typu grupach i żeby mieć gdzieś taką grupę zamkniętą, gdzie jesteś w stanie prywatnie porozmawiać na pewne tematy i ktoś jest w stanie ci pomóc, nie? Tak. No ja tutaj widzę... Bo wiesz, też gdzieś reinwestuję swoje pieniądze, które mam w różne projekty, jedne idą lepiej, jedne idą gorzej, jedne robią super wyniki, drugie robią słabe wyniki. Tu też jest fajnie mieć taką możliwość, że jesteś w stanie, wiesz, zbudować jakiś nowy produkt i wylanczować go, wiesz, taki na przykład, nie wiem, albo mieć jakieś produkty swoje, jak mam jakieś kursy, tak, mogę zrobić kampanię i bach, nagle jest kolejny kapitał, gdzie mogę finansować dalej kolejny projekt, nie? Bo też jakby nie mam inwestorów z zewnątrz. Miałem taką prezentację o tym właśnie takim ekosystemie samofinansującym się. On ma oczywiście swoje minusy, tak? Problem fokusu, o którym gdzieś tam przed podcastem rozmawialiśmy. Natomiast ja też sobie nie wyobrażam gdzieś tam wracać do tej pracy etatowej. Jednak tutaj ta autonomia jest kluczowa, nie? Te pieniądze faktycznie, narzędzie, ale ta autonomia, to, że możesz sobie robić co uważasz, to też jest trudne, tak? Bo sam sobie musisz narzucać. A właśnie jak to u ciebie wygląda? Masz jakiś taki, nie wiem, wizję, co będzie za, nie wiem, 3 lata, czy za 5 lat, a potem jakby, jakie mają do tego kroki prowadzić? Planujesz sobie to? Wiesz co, po części planuję. Czy codziennie chociaż... jest tak, kurde, co ja dzisiaj mam robić? Nie. Mam kroki zaplanowane. Może nie na, wiesz, 10 lat, ale na 5 lat do przodu, powiedzmy, gdzieś tam widzę. Jeżeli chodzi o Calendesk, to chcemy się przynajmniej dwukrotnie każdego roku rozwijać, nie? I to jest nasz taki cel. Teraz mamy około 30 tysięcy MRR-u, ale do końca roku chcemy mieć 2 razy tyle. Chcemy mieć 60 tysięcy MRR-u. To jest jakby cel na ten rok. I przez kolejne 5 lat chcemy to powiększać dwukrotnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o takie personalne życie, to wiesz, ja jestem zadowolony ze swojego życia. Mieszkam w fajnym mieście, mieszkam w fajnym miejscu. Mam rutynę też taką, gdzie już nie pracuję po 12 czy 13 godzin, tylko jak sobie ostatnio liczyłem, to ja pracuję, wiesz, czasami 5-6 godzin dziennie, to jest taki maks. Zabierają mi na to też inne czas. Nie wiem, siłownia, wyjście... Wiesz, coś chcę jakąś książkę poczytać. To jest dużo takich rzeczy, gdzie się nagle okazuje, że ty tego czasu na pracę tak na dobrą sprawę nie masz, nie? Co innego przy pracy na etacie, bo niby jesteś tam 8 godzin, ale czy ty naprawdę pracujesz tam 8 godzin? To też, wiesz, jest pytanie, czy ludzie, którzy są na etacie i są w tym biurze, czy oni naprawdę pracują 8 godzin tam, bo wiesz, bardzo ja na przykład, jak ja pracuję 6 godzin przy swoim projekcie, ja wiem, że ja pracuję intensywnie przy tym projekcie, jestem tak zmęczony, że ja po prostu jestem w stanie więcej pracować, nie? Więc gdybym miał pracować jeszcze 8 czy 10 godzin tak intensywnie, no to nie wiem, czy dałbym radę. Chyba, że się wejdzie w taki flow, czasami jest tak, że nie możesz przestać po prostu. Ale następnego dnia potem często musisz odpocząć, bo się, wiesz, wypalasz. Zgadzam się. Okej, czyli poszedłeś do pracy jako programista do tego startupu. W międzyczasie budowałeś Calendesk. I co? I odszedłeś? Ile tam siedziałeś?
Nie, wiesz co, ja dzisiaj dalej im pomagam. Jestem mamy konsultacje i po prostu to nie zabiera mi dużo czasu, ale jeszcze tam przez jakiś czas będę, bo też nie chcę ich zostawiać po prostu bez wsparcia. A dzisiaj wiesz, Calendesk przynosi już mi na takie przychody, że jesteś w stanie z tego wyżyć. Co prawda, wiesz, jedynym minusem nie jestem w stanie zatrudniać dobrych specjalistów do siebie jeszcze, nie? To nie jest jeszcze ten etap. To przyjdzie, mam nadzieję. Jak tylko, wiesz, będziemy mieli wystarczająco dużo środków, to na pewno będziemy zatrudniać osoby, bo też nie wyobrażam sobie całe życie, wiesz, klepać w klawiaturę przy Calendesku. To też musi być oddelegowane i ułożone jakoś w jakiś sensowny sposób. Ale przez ostatnie lata spokorniałem na pewno do tego stopnia, że siadłem z powrotem do klawiatury, nie? I to wcale nie boli. No nie, jasne. Okej, a powiedz mi, jak zdobyliście pierwszych klientów? Bo to jest takie pytanie, które nurtuje pewnie wielu naszych słuchaczy. Jak zdobyć tych pierwszych płacących klientów? Skąd oni w ogóle przyszli? Kto to był? Wiesz co, my robiliśmy kilka podejść. Obdzwanialiśmy w ogóle, jak jeszcze myśleliśmy, że Calendesk to będzie narzędzie dla wiesz, beauty, to obdzwanialiśmy salony i próbowaliśmy ich przeciągnąć, ale szybko się zorientowaliśmy, że to nie jest wcale taki prosty model, bo to samo robiło Versum, Booksy, tam te salony są atakowane non-stop telefonami, więc jakby też czasowo to się nie spina, bo wiesz, produkt kosztuje kilkadziesiąt złotych w tamtym czasie i ty musisz dzwonić, ściągać klienta, onboarding, to zajmuje za dużo czasu i to się w ogóle nie spina czasowo. Więc zaczęliśmy szukać innych metod i ja wtedy odpaliłem kampanie AdWordsowe. Po prostu wrzuciłem jakiś budżet, 1000-2000 złotych na miesiąc i zaczęli pojawiać się pierwsi klienci. Nawet kilku fajnych, dużych klientów nam wtedy wpadło na samym początku. Czy ktoś szukał w Google po prostu systemu do rezerwacji dla firm, back, Calendesk, klik, kupuję plan? Wiesz, byliśmy przygotowani z landing page'em, byliśmy przygotowani z takim prostym onboardingiem. My też, wiesz, każdą rejestrację traktowaliśmy naprawdę serio. Jak ktoś wpadał, to od razu telefon i rozmawialiśmy z tym klientem, hej, czego potrzebujesz, nie? Bo to jest prawdopodobnie nasz klient, tylko on czegoś szuka. I teraz my jesteśmy w stanie już przez ten telefon dowiedzieć się, czy jesteśmy w stanie mu pomóc, czy nie. Dalej staramy się to robić. Chociaż już tych rejestracji wpada na tyle dużo, że ciężko jest to dzwonić do każdego, ale mamy ciągle otwartą drogę, gdzie klient może się z nami umówić na konsultację, może z nami porozmawiać, więc my jesteśmy ciągle otwarci na tego klienta i słuchamy go na pewno, nie? I teraz jeszcze wracając do twojego pytania, AdWordsy to był taki pierwszy? Oczywiście, wiesz, o SEO myśleliśmy od samego początku, ale to nie działa od razu, więc jakby nie jesteś w stanie w ogóle zwalidować pomysłu. A mając już gotową aplikację, mając gotowego landing page'a, to takie AdWordsy są dosyć ciekawie. Nawet jeżeli nie masz kasy, to naprawdę dużo nie trzeba. Wrzucasz 1000 złotych i patrzysz, jak to działa, nie? Co jeszcze? Prowadziliśmy grupy na Facebooku. To, ale to było takie dosyć słabe. Tam kilku klientów może z tego przyszło, ale to nie było jakiś szał z tego. Więc próbowaliśmy, wiesz, inteligentnie podejść ludzi na grupach na Facebooku, a też czasami byliśmy banowani, czasami wyrzucani, więc to nie było takie kolorowe. Na jakich grupach? W sensie, jaki target? Branżowych. Wtedy też zaczynaliśmy od beauty. Dzisiaj ten nasz klient jest zupełnie inny. Dzisiaj celujemy w psychologów, w kliniki, w prawników, w kancelarie właśnie, w szkoły językowe. Mamy taki troszeczkę inny target już dzisiaj, więc pewnie robimy to samo, ale wiesz, ręczne takie chodzenie, szukanie klienta jest bardzo uciążliwe i bardzo czasochłonne, nie? Więc to trzeba odwrócić proces, żeby ten klient, trzeba zrobić wszystko, żeby ten klient do ciebie sam przyszedł, nie? I teraz trzeba się zastanowić, jak to zrobić, no. Więc takie kampanie to jest najprostsze, co możesz odpalić. Okej, okay, a jak dzisiaj pozyskujecie? Bo na początku tak, AdWords mówisz, pierwsi klienci. Jak dzisiaj pozyskujecie klientów? Jakie dzisiaj, macie lejki marketingowo-sprzedażowe? To jeszcze się klaruje ciągle, ale mamy kilka metod pozyskiwania klientów. Od samego początku stawialiśmy na SEO, więc to zaczyna nam się spłacać powoli. Więc prowadzenie bloga, prowadzenie, zdobywanie linków, odpowiednie techniczne nastawienie do tego SEO, więc to gdzieś tam z czasem zaczyna się spłacać, no ale to jest minimum rok, żeby coś widzieć w ogóle, nie? A jakie treści piszesz, nie wiem, jak prowadzić klinikę na automacie, nie wiem. Między innymi coś takiego, dokładnie. Na temat kliniki, na temat... Wiesz, jak wejdziesz sobie do nas na bloga, to zobaczysz mnóstwo różnych tematów. Ja już dzisiaj tego nie piszę, to jest zlecane na zewnątrz. Jasne. I ktoś tam to robi. I robimy to po polsku, po angielsku, bo staramy się przebijać na rynek zagraniczny od jakiegoś czasu.
To idzie topornie, ale powoli ci klienci wpadają. Ile macie klientów z takich zagranicznych? Wiesz co, proporcja jest 80% do 20%, czyli mamy 80% z Polski, 20% z zagranicy. Klątwa Polski, polskiego rynku. Klątwa Polski, ale ja wiedziałem o tej klątwie od samego początku, tylko... Nawet mieszkając w Hiszpanii. Tylko ja wiedziałem, że nam będzie długo ciężej... zdobywać tego klienta zagranicznego na początku, nie? Bo wybić się w SEO w języku angielskim jest turbo ciężko i my wiesz, od półtora roku próbujemy coś w tej kwestii zrobić i no, pojawia się, ale to nie jest jeszcze jakiś nie wiadomo jaki wynik, nie? Więc ja wiedziałem, że po prostu robiąc to w Polsce, gdzie ta konkurencja jest niższa, zdobędę szybciej tego klienta i przynajmniej będę w stanie zabezpieczyć siebie finansowo przy tym projekcie. Kanały płatne. To jest coś, z czego korzystamy. Dalej mamy kampanię, trochę na mniejszy już zakres, ale też korzystamy z Capture'y na przykład. To jest taki też fajny kanał, gdzie można pokazać swój produkt i dosyć fajnie klienci z tego przychodzą. Wiesz, czasami jest tak, że przez 2 miesiące, nie wiem, inwestujemy może 500, $700 i nikt nie przychodzi, ale na trzeci miesiąc przychodzi klient, który wiesz, zostawia ci od razu kilka tysięcy, bo on chce coś tam jeszcze, bo mu to zbudować, jest dużym klientem i nagle ma wiesz, 150 pracowników. I przy takiej ilości pracowników nasz cennik całkowicie inaczej wygląda i wiesz, my wtedy jesteśmy w stanie odbić sobie całą tą inwestycję na te kanały płatne. Więc to się nam dosyć fajnie spina. Mamy jeszcze takie wewnętrzne notyfikacje, które są linkowane zawsze kalendeskiem, czyli cokolwiek wychodzi z naszego systemu jest linkowane kalendeskiem. SMS-y czy notyfikacje mailowe. SMS-y mają nadawcę kalendesk, oczywiście możesz to zmienić, ale dużo klientów tego nie robi, więc ten kalendesk gdzieś tam się zaczyna obijać. O innych klientów, inni klienci dostrzegają, więc bardzo dużo też osób przychodzi po prostu, bo gdzieś nas zauważyło, ktoś inny używał tego. Nie? A te płatne, te płatne kanały to są co? AdWordsy i Facebook? AdWordsy, Bing z Microsoftu, Facebooka nie robimy, to się jakoś nam nie sprawdzało i Capture'a głównie. Czyli tam są i co, po prostu kierujecie do aplikacji na zapiszcie na trial, tak? Tak, do landing page'a. Nam nie ma jakiejś wielkiej magii. To jest bardzo prosty lejek. Wiesz, my też jesteśmy na takim etapie, gdzie my bardzo dużo rzeczy musimy przetestować, to... Wiesz, ja nie jestem ekspertem jeszcze w tej dziedzinie, żeby móc się tutaj wypowiadać, ale widzę, że te działania na ten moment nam się sprawdzają i będziemy to szlifować na pewno, nie? Tak, tak, okej. Czyli podsumowując, blog SEO, kanały płatne, głównie AdWordsy, Bing, właśnie to ciekawe, bo w ogóle nie pomyślałem o tym, nie? Jakoś nie mam nie mam w głowie tego, że są reklamy na Bingu. Działają te reklamy? One są On jest, w ogóle Bing jest tańszy niż Google, także i co jest ciekawe, Bing jest w zasadzie kopią 1:1 Google Adsa, czyli jak wchodzisz w Binga, to widzisz dokładnie to samo, co w Google Adsie, więc w ogóle nie musisz się uczyć nowego systemu. Mało tego, oni jeszcze mają import z Google Adsa, więc robisz wszystko tylko na Adsie, na Google Adsie, a to wszystko leci automatycznie do Binga, więc możesz odpalić wiesz, dwa takie same konta, dwie takie same kampanie na dwóch różnych wyszukiwarkach. No i okazuje się, że Bing jest troszeczkę tańszy, ale też nie zawsze tak samo konwertuje, więc tutaj to trzeba przetestować zawsze, nie? A jak wygląda stack technologiczny kalendeska? Mamy sporo słuchaczy technicznych, więc są zainteresowani tym tematem. Dobra, więc co to tak, zacznę od samego dołu. Czyli my jesteśmy osadzeni na cloudzie w tej chwili. Zaczynaliśmy z Amazonem, z AWS-em. Po jakimś czasie przeszliśmy do Microsoft Azure. I tutaj warto wspomnieć, że Microsoft ma taki świetny plan na produkt dla startupów, Microsoft for Startups, gdzie w zasadzie przez 2, a nawet 3 lata maksymalnie jesteś w stanie używać całej chmury, całego zaplecza Microsoftu za darmo. Tam jest do 150 tysięcy dolarów wiesz, finansowania. My dostaliśmy się na taki benefit. No oprócz tego, że masz dostęp do całej gamy, do wiesz, całego clouda, to jeszcze masz dostęp do całej gamy ekspertów z Microsoftu. Tam są takie benefity jak Microsoft Mentoring, gdzie jesteś w stanie sobie wybrać jedną osobę z dowolnego wiesz, działu
takich spotkań możesz zrobić tam około 15 chyba i sobie porozmawiać z tą osobą zawsze, nie? Więc jeżeli chcesz coś z marketingu się dowiedzieć, chcesz coś technologicznego się dowiedzieć, możesz sobie złapać dowolną osobę z Microsoftu i sobie z nią porozmawiać. Mało tego, jeszcze masz dostęp do architektów. Też Calendest przechodzi teraz przez taki proces analizy naszej architektury przez architektów Microsoftu, którzy, wiesz, analizują nas od podstaw, zwracają uwagę na bezpieczeństwo, zwracają uwagę na dane i tak dalej, i tak dalej, i też nam dają fajny feedback z tego. Wiesz, gdybym miał za to płacić, to by mnie kosztowało bardzo dużo pieniędzy, więc jeżeli ktoś ma startup, szuka serwerowni, to gorąco polecam, to jest świetne rozwiązanie. Tak, tak, to się kiedyś nazywało Microsoft BizSpark i my z Policją w chmurze braliśmy tak? w tym udział i dwa pierwsze lata nie zapłaciliśmy ani euro, no. To jest świetne. AWS ma coś podobnego. A teraz już płacicie? Czy płacicie już teraz, tak? Nie, jeszcze nie płacimy. Nie. Jesteśmy na trzecim etapie i za chwilę będziemy przechodzić na czwarty etap, taki już ostatni. Też mamy polskie osoby z Microsoftu, które nas w tym wspierają, więc naprawdę fajne zaplecze i to jest świetny nice. Produkt. Wcześniej byliśmy na AWS-ie, ale tam niechętnie dają coś za darmo. No, więc na Google też niechętnie i niestety płacimy. No. Niedużo, ale płacimy. Dobra, dalej, jeżeli chodzi o stack, zaczęliśmy klasycznie PHP, JavaScript, to był taki pierwszy nasz produkt i do dzisiaj samo API działa na PHP, ale już jesteśmy na etapie, gdzie myślimy o mikroserwisach, też jakby nie polecam od początku zaczynania od właśnie jakichś skomplikowanych architektur, gdzie ty nie wiesz, gdzie twoja aplikacja będzie za rok, jakie Dokładnie. Funkcje będą obciążone, czego będziesz potrzebował, więc my poszliśmy jak najszybciej po prostu w monolit, żeby to jak najszybciej uruchomić. I dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy myśleć o nowej architekturze pod to, nie? Front jest całkowicie oddzielony od backendu. Korzystamy z Vue.js-a. Na to mamy design nałożony z Vueify, to jest material design od Google'a. Oprócz tego mamy aplikacje mobilne, Android, Kotlin, iOS w Swiftie napisany, więc tak wygląda stack. Ty od strony kodu teraz to ogarniasz wszystko sam aktualnie? Teraz tak, zgadza się. Wcześniej 10 programistów, teraz Dokładnie. Founder. Można. Wiesz, też w zasadzie większość funkcjonalności mamy już skończone i dzisiaj tutaj się rozbija o user experience głównie, nie? I też widzę, jak dużo zmian musimy jeszcze wprowadzić do user experience, żeby ten klient nie był jednak zagubiony w tej aplikacji. To jest taki największy problem. A większość takich funkcjonalności mamy skończone i też tego developmentu na ten moment nie potrzebujemy więcej. No właśnie, a jak klient wchodzi, zakłada to konto, kliknął w tą reklamę, To co się dzieje? Jak wygląda ten onboarding klienta? Klient wprowadza podstawowe informacje o swojej firmie, o swoich pracownikach, może podłączyć się pod integracje zewnętrzne. Ma cały taki, wiesz, onboarding step by step, co ma zrobić ze sobą. Później ma dostęp do kreatora, gdzie może swoje logo wstawić, może podmienić sobie inną sekcję kalendarza, może sobie kolory postawić, może się trochę pobawić tym kalendarzem i koniec. I w zasadzie jego platforma już działa. Ma dostęp do domeny, może swoją domenę postawić nawet, więc możesz, nie musisz korzystać z domeny Calendesku, możesz podpiąć to pod swój adres i całkowicie, wiesz, ukryć w ogóle to, że jesteś gdzieś tam za Calendeskiem. Nie? Więc w ciągu kilku minut jesteś w stanie sobie postawić całą stronę internetową z kalendarzem do przyjmowania rezerwacji. Oczywiście dalej dochodzą takie rzeczy jak płatności czy subskrypcje, jeżeli chcesz to mieć, to musisz to skonfigurować, ale zawsze możesz, wiesz, do nas napisać na czacie, możesz z nami się umówić na konsultacje, my też chętnie prowadzimy zawsze klientów przez ten proces onboardingu i to jest fajne. Macie jakieś takie wideo tutoriale też? Jakieś sekwencje mailowe? Tak, mamy sekwencje mailowe, które są wysyłane codziennie albo co dwa dni i tutaj znacznie nam się zwiększyła konwersja po wprowadzeniu takiej sekwencji mailowej, gdzie, wiesz, na początku wysyłaliśmy tylko jednego maila, hej, dzięki za rejestrację i tyle, a dzisiaj wysyłamy tych maili chyba z 7 albo 8 przez 2 tygodnie, okres triala całego. I faktycznie ta konwersja dużo wzrosła po tej sekwencji. To jest też ciekawe, że wiesz, wprowadzenie takich małych rzeczy jednak potrafi ludzi zaktywować, nie? Mhm. Oprócz tego staramy się też dzwonić do tych klientów, czyli widzimy, że jest klient. Czyli prosicie na rejestrację numer telefonu? Tak, 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 tak. Jest wymagany. Co prawda dużo klientów gdzieś tam nam odpada, ale też podchodzimy do tego, jeżeli komuś zależy, ktoś ma problem faktycznie, to on poda ten numer telefonu.
No tak, odsiewacie ten szum, który chce zobaczyć, coś kliknąć, ale nic nie zrobi potem dalej. Dokładnie. Jeżeli ktoś, wiesz, poważnie podchodzi do tematu, szuka naprawdę rozwiązania, a w Polsce nie ma takich rozwiązań za dużo, więc wiesz, to nie jest problem zostawić numer telefonu. To my w Polisie mieliśmy opcjonalny numer telefonu, ale i tak większość osób zostawiało. No ale to inna branża, nie? Gdzie oni na telefonie po prostu siedzą cały czas. No to pewnie też. Dużo rozmawialiśmy o tym, czy ten numer telefonu jest wymagany, czy nie, ale robiliśmy różne testy i ja wolę mieć ten telefon, nie, do klienta. I ale kart nie wymagacie? Nie. Wymagamy numer telefonu i imię, nazwisko i adres mailowy. To jest to, co wymagamy, nie? No dużo było dyskusji na temat tego numeru telefonu. Czy to przypadkiem nie psuje konwersji? Podejrzewam, że trochę psuje, ale z drugiej strony odsiewamy część klientów, którzy właśnie tworzą szum. Jak ustaliliście cennik? To jest, i jak go zmienialiście? I jakie plany na kolejne zmiany? Już cennik standardowo. Patrzymy, jak mają inni i robimy... Podobnie? Podobnie. 10% mniej. Nie, my poszliśmy w drugim kierunku i zrobiliśmy więcej. Chcieliśmy być od razu postrzegani jako droga platforma. I duży błąd popełniliśmy na samym początku, wprowadzając bezpłatny plan. Uważam, że to był błąd, bo ja miałem taką koncepcję, że zrobimy bezpłatny plan i potem będziemy konwertować klienta na ten płatny. Tylko że tych rzeczy na bezpłatnym planie było za dużo na samym początku i ci klienci w zasadzie w ogóle nie chcieli konwertować na płatny plan, bo po co? Skoro mają większe rzeczy na bezpłatnym. Mało tego, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na onboarding takich klientów bezpłatnych, na rozmowy z nimi i po pewnym czasie po prostu stwierdziliśmy, że nie, w ogóle wycofujemy się z tego bezpłatnego. Otwieramy, wiesz, dwa inne plany, zrobimy cennik w takim kierunku, żeby biznes było na to stać. To nie jest dużo, bo dzisiaj, wiesz, możesz mieć plan w Karendesku za 119 zł miesięcznie. To jest taki najniższy do 5 pracowników, albo 150 zł, około 150 zł. Teraz z dolarów przeliczam. I tam masz do 15 pracowników, a później już to jakby rośnie z ilością twoich pracowników. Zmienialiśmy cennik tylko raz w czasie tego całego okresu. Podnieśliśmy go od razu o 50%, to znaczy od razu po roku gdzieś działania. Ale też, wiesz, nie dotknęło to starych naszych klientów jeszcze. A ty tylko karty, czy... Też jakieś płatności jednorazowe na Polskę, bliki i inne? Nie, tylko karty. Tylko karty, przelewy czasami, jak ktoś już naprawdę jest oparty, ale to wtedy, wiesz, roczne subskrypcje i wtedy przelew, nie? Ale większość nie ma raczej problemu z tą kartą. To już gdzieś powoli chyba jest taki standard jednak. A jak, no macie trochę klientów z zagranicy, jak rozliczacie te zagraniczne? Macie jakiś system, czy... Jakiś... To wszystko jest oparte o Stripe'a, jest to automatyczne, czyli podłączasz swoją kartę, wybierasz plan i Stripe już całą subskrypcję ogarnia. My mamy jeszcze ze swojej strony integrację z systemem do wystawiania faktur, więc ta faktura od razu po płatności jest wysyłana do klienta. Okej, nie, chodzi mi bardziej o, wiesz, o płatności zagraniczne typu, wiesz, VAT-y, inne, wyliczanie, wiesz. Wystawiamy jako spółka polska faktury. Jeżeli jest klient z zagranicy i poda prawdziwy NIP, to jest zwolniony z VAT-u. Mamy reverse charge tutaj, nie? Odwrócone obciążenie i w tego VAT-u wtedy nie ma. Okej, okej. Czyli nie korzystacie z jakichś Stripe taxów i takich rzeczy bardziej skomplikowanych? Nie. To wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Okay. Przynajmniej na tym etapie. Okej. Powiedz mi, Maćku, jak z czernem dużo klientów odchodzi? Czern, jakby ktoś nie wiedział, to współczynnik odchodzenia klientów. W skrócie. Mieliśmy bardzo mały czern przez ostatni rok, w okolicach 5%. Czy mały? Wydaje mi się, że przy standardowy taki standardowy 5%. Teraz ostatnio mieliśmy bardzo duży skok klientów w styczniu, lutym i ten czern nam trochę tam wzrósł do 9%, ale to też nie jest jakiś ogromny czern, nie? Staramy się z tym walczyć, staramy się dowiadywać dlaczego. Większość tych klientów po prostu okazuje się, że nie są naszymi klientami. To też jakby nie płaczemy z tego bardzo, bo się okazuje, że klient szukał czegoś zupełnie innego, nie? I po prostu zasubskrybował, bo chciał dalej używać, ale zrezygnował po 2 miesiącach. Generalnie, jeżeli ktoś, wiesz, używa Calendesk przez 2-3 miesiące i widzi w tym od razu wartość, to taka osoba już z nami zostaje. No, mamy klientów od samego początku, którzy z nami są i każdego dnia, wiesz,
dostajemy pozytywne informacje, że są zadowoleni i też raz na jakiś czas próbujemy z klientami się kontaktować, żeby zobaczyć, jak im się działa na Kalendersko. Tak, no to jest piękne właśnie w tych biznesach subskrypcyjnych, właśnie narzędziach, że jeżeli to przynosi wartość, to ten klient będzie płacił po prostu latami. I dzięki temu te biznesy rosną wolno, ale jak już urosną, to mogą się trzymać na potężnych przychodach przez wiele lat. Zgadzam się. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam teraz biznesu, który wiesz, co miesiąc pierwszego to musisz się znowu zastanawiać, jak zrobić tą sprzedaż na cały miesiąc, nie? I to jest kurczę ciężkie, bo przy SaaSie ja się nie muszę zastanawiać, bo ja mam co miesiąc stały wpływ od tych klientów, nie? To, że mi tam 5 czy 9% odejdzie, to okej, ale przyjdzie mi więcej, nie? Na tym etapie nam przychodzi ciągle więcej klientów niż odchodzi, więc to jest najlepszy etap dla SaaSa. Tak, lub jeszcze robisz te upsell i część klientów, którzy już dzisiaj są, mogą płacić więcej, więc koniec końców możesz mieć mniej klientów na koniec miesiąca, a większy przychód. Zgadza się. To jest fajne. No właśnie, jak te upsele wyglądają? Klienci się nie wkurzają, że tam, o, zapłaciłem subskrypcję, a tu jeszcze każą mi zapłacić za coś? Nie, my tłumaczymy, jak to wygląda z naszej strony. My, wiesz, niestety z SMS-ami na przykład to jest tak, że klientom takim fizycznym wydaje się, że SMS-y są za darmo, ale przy biznesie coś takiego nie istnieje, bo jeżeli chcesz wysłać kilka tysięcy wiadomości SMS-a, to nikt ci tego za darmo nie puści i to, że ty masz kartę w Orange czy gdzieś tam i za darmo wysyłasz SMS-y do znajomych, no to operatorzy między sobą to rozliczą, ale jeżeli ty chcesz, wiesz, kilka tysięcy SMS-ów wysłać do różnych sieci, a w zamian ten operator nic nie dostaje, to nikt ci nie pozwoli tego za darmo wysłać. Te SMS-y niestety są drogie, szczególnie jeżeli, wiesz, masz do czynienia z całym światem, bo mamy klientów, którzy wysyłają, okej, na Polskę, ale mamy też takich, którzy wysyłają na zagranicę i to są różne kraje. To może być Algeria, to może być, wiesz, Maroko, to może być Brazylia i ty musisz mniej więcej ten cennik mieć podobny. No najlepiej taki, trochę większy, żeby jeszcze... Albo trochę, no tak, trochę większy, żeby mieć jakąś na tym marżę. To jest coś dodatkowego, gdzie też przynosi przychód Kalendeskowi, ale oprócz tego mamy też usługi dodatkowe. Na przykład pomagamy klientom tworzyć ich infrastrukturę. Pomimo tego, że staramy się robić narzędzie jak najprostsze możemy, to klienci czasami nie chcą tego klikać, po prostu. Wiecie co, nie chcę mi się tego robić, wy to znacie, ja wam wyślę w Wordzie informację, co ja bym chciała, zróbcie mi to, nie? Spoko, możemy ci to zrobić, to będzie 5 godzin, to będzie tyle kosztowało, nie? Więc to też jest taki dodatkowy serwis, to już nie jest co prawda taki automatyczny jak SaaS, bo tutaj wymaga to człowieka, ale my mamy takie usługi dodatkowe, które też klientom proponujemy, czyli mogą nasz czas wykorzystać do konfiguracji swojej platformy, nie? I często mają ludzie problemy, wiesz, żeby wrzucić kawałek kodu na swojego WordPressa. Się okazuje, że ludzie mają naprawdę problemy takie proste, gdzie nam zajmuje to 5 czy 10 minut, nie? Wystarczy zalogować się na WordPressa do klienta i mu ten kod wrzucić. Czy to możesz robić przy wielkiej skali? Nie wiem, my na razie to robimy, bo mamy na to czas i klient chce za to płacić, więc jesteśmy w stanie to robić. No tak, to już zależy oczywiście od modelu, tak? Jedne biznesy nie będą szły w tą stronę, a drugie, wiesz, jakieś SAP-y na przykład, tam głównie temat się opiera o takie indywidualne wdrożenia, tak? Tutaj mamy po prostu dwa modele, nie? Product-led growth i sales-led growth. Zgadza się. No wiesz, jeszcze dochodzą integracje zewnętrzne, wiesz, ludzie mają, klienci mają bardzo różne integracje, czy to fakturowe, czy to... chcą jeszcze wysyłać jakieś dodatkowe powiadomienia, czy coś jeszcze innego robić i wiesz, tutaj przychodzi z pomocą Zapier albo webhooki albo coś i tego już nikt nie ogarnie, kto nie jest techniczny. No tak. I okej, my możemy swój czas poświęcić, ale to będzie kosztowało, nie? To jest też taki ciekawy model. No oprócz tego warto mieć coś na zasadzie sklepu wewnątrz swojej aplikacji. My mamy dokup kilka takich... coś, tak? Po prostu? Dokup jakieś pakiety, możesz dokupić... czy nawet generator dokumentów. My też, wiesz, u nas był problem, gdzie klienci chcieli mieć politykę czy regulamin własny, nie? I teraz musisz niby iść do prawnika, żeby ci to napisał, ale są pewne jakieś zasady, które możesz wykorzystać i po prostu klientowi podpowiedzieć i my to mamy, nie? Możesz u nas wygenerować sobie politykę i regulamin, który wstawisz na stronę internetową. Szczególnie Stripe jest na to uczulony, bo i przelewy 24, z którymi też mamy integrację, bo oni to weryfikują, czy to masz regulamin, czy to masz politykę. I teraz wiesz, taki klient, który otwiera swoją działalność, kurczę, jeszcze musi mieć regulamin, politykę, okej, musi to sprawdzić, no ale to mu zajmie kolejny tydzień. No, u nas możesz to wygenerować w parę minut, nie? Też chcemy iść w kierunku AI-a i podłączać
robić integrację, żeby to jeszcze było bardziej elastyczne i bardziej zaawansowane. Więc to jest taki kierunek przyszłościowy też dla nas. A macie jakąś taką support dla klientów w formie, nie wiem, jakiejś grupy, czy jakiegoś Slacka, czy gdzie klienci mogą swoje żale wylewać? Nie mamy. Nie macie. Mamy czata. Nie, mamy czata, okay. Gdzie mogą do nas pisać. Nie mamy żadnego Facebooka ani Slacka. Okej, okay. A jak zarządzacie feature'ami, tymi, które chcecie wdrożyć? Jak to było na początku, jak to się zmieniło? Bo to jest zawsze taki problem. Jeden klient chce to, drugi klient chce to. Kto najgłośniej krzyczy, to potem często dostaje. Tak, jak to wygląda u was? Wiesz co, początki były takie, że kto nam sypnął kasą, to po prostu robiliśmy, nie? Oczywiście to nie jest... Aha, czyli po prostu mówiliście, dobra, zrobimy dla ciebie feature'ek, ale tam dyszkę zapłacić na przykład, tak? Tak, ale wiesz, to na dłuższą metę nie możesz tego robić, bo musisz myśleć o wszystkich klientach, a nie każdemu ten feature się spodoba. I dzisiaj mamy właśnie problem przez to, że pewne funkcje dodawaliśmy przez ostatni rok, gdzie nie do końca one są potrzebne dla innych osób i one po prostu zaburzają gdzieś ten obraz całego produktu. Nie? Gdzieś musimy je ukrywać, coś z nimi kombinować. To jest taki niedobry. Dzisiaj mamy trochę inny proces, bo mamy stałe konsultacje z klientami. Jeden na jeden i po prostu mamy bezpośredni feedback od klientów, czego oni chcą. I jeżeli coś się nagminnie powtarza z naszej grupy klientów, no to jest dla nas jasny sygnał, że to jest potrzebne, nie? Więc nie zaczynamy pracy, dopóki wiesz, naprawdę kilkunastu klientów tego nie zechce. To jest taki główny element, który musi być zwalidowany. Później staramy się robić jakieś testy, rozmawiać z klientami. Jak mamy wybraną jakąś grupę klientów, którzy pytali o ten feature, to wiesz, rozmawiamy z nimi, czy na pewno to jest to, co oni wyobrażali sobie, zanim przystąpimy do developmentu i wprowadzimy to na produkcję. Ja też właśnie słyszałem takie fajne pytanie, znaczy słyszałem, no używałem też wielokrotnie już później, jak się dowiedziałem o tej technice, żeby zapytać klienta, jak on poprosi o coś, czy to jest dla niego ważne, jak ważne to dla niego jest. I często klienci odpowiadali, a nie, w sumie to nie jest dla mnie ważne, po prostu tak sobie pod prysznicem sobie mi wpadło do głowy, to napisałem, nie? A wcześniej czasami było tak, że się siadało i się dorabiało ten feature, a potem nikt z niego nie korzystał. Zgadzam się. Taka klątwa, o tym trzeba zgadzam się. Też miałem to na początku. Dzisiaj mówię do przynajmniej kilkunastu klientów, żebyśmy w ogóle zaczęli o tym rozmawiać i później jeszcze to walidujemy i myślimy o tym, nie? Jeszcze doszło nam, wiesz, też z uwagi na koszty przez pewien czas nie mieliśmy osoby odpowiedzialnej za user experience, więc robiliśmy to trochę na wyczucie. Mieliśmy pierwsze koncepcje, wiesz, jak kalendarz był zrobiony, mieliśmy pewien kierunek obrany, w którym jeżeli chodzi o design i o układ całej aplikacji, potem po prostu dorabialiśmy pewne rzeczy, które były logicznie ułożone, no ale dzisiaj już też, wiesz, jak coś wprowadzamy, to jest jednak ten kontakt z osobą, która jest za to odpowiedzialna i ona może nam dokładnie to przemyśleć. Czasami w ogóle, wiesz, wywrócić do góry nogami cały pomysł. Czyli co, macie zewnętrznego konsultanta czy konsultantkę, która... Mamy freelancera, który nam pomaga przy tym, który pracował z SaaS-ami też przez wiele lat i ma duże doświadczenie. I co on wam mówi? W sensie, co on... Przechodzi, klika w aplikację i mówi, ten baton ma być czerwony i po lewej? Nie. Robi nam audyt, wiesz, aplikacji, czyli wiesz, on widzi pewne rzeczy, których my na przykład nie widzimy, bo jesteśmy za głęboko w tej aplikacji. Ale ostatni feature, nad którym pracujemy, to są rezerwacje grupowe, gdzie ja wysłałem swoją koncepcję, jak ja to widzę. A wiesz, on mi całkowicie to wywrócił do góry nogami i stwierdził, wiesz co, może pójdziemy jednak w kierunku AI-a i może byśmy to w ten sposób zrobili. I wiesz, mi to całkowicie otworzyło oczy. Wow, to jest mega fajne, żeby wprowadzić coś takiego u nas. No ale to też wszystko wymaga przedyskutowania. No to jest dodatkowa para oczu, która patrzy jednak na tę aplikację i pewne rzeczy widzi, których ja nie widzę. Nie? Wiesz, ja mógłbym to zrobić, to by działało, klienci może byliby z tego zadowoleni, pewnie by byli, ale wiesz, zawsze możesz zrobić to lepiej, mając jednak kogoś, nie? Na wczesnym etapie jest ciężko mieć taką osobę, bo raz, że to trochę spowalnia development sam, dwa, to kosztuje oczywiście, więc nie jesteś pewien, czy to na pewno jest... I pytanie, czy to jest dobra osoba, która ci doradza, nie? Bo to może nie być doświadczona osoba. Ale ja po kontakcie z tą osobą, z którą dzisiaj mamy, wiem, że to jest odpowiednia osoba i często jest tak, że ja po prostu, wiesz, przełamuję się z tego, co ja miałem w głowie, na rzecz osoby, która mi coś zrobiła, nie? Jakie były najtrudniejsze momenty
projekcie do tej pory? Ha, jak mi się kasa skończyła. Wtedy? To był najtrudniejszy taki... wiesz, bo to był taki... Miałeś ochotę tak... Pytanie od społeczności. Czy miałeś ochotę to rzucić w diabły? A jeżeli to przetrwałeś, to co ci daje siłę? Wiesz co, no to był taki najtrudniejszy moment, bo wtedy zastanawiałem się, czy faktycznie to w ogóle ma sens. Mhm. Tylko ja nie miałem za bardzo innej koncepcji. Ja stwierdziłem, że okej, jak nie to, to co ja mam innego robić? Co, wrócę znowu na etat? Więc wiesz, ktoś mógłby się poddać, to rzucić. Ja stwierdziłem, że pociągnę to dalej, zobaczę jak wyjdzie. I będę to ciągnął tak długo, aż mi to się sprawdzi. I teraz, wiesz, ja się nie boję zmiany w pivotować projektu, więc jeżeli widziałem, że to nie jest produkt dla branży beauty, no to zmieńmy go na inną branżę i po prostu pozycjonujmy się pod inne biznesy. Jeżeli widzę, że jakaś funkcja nie działa, to po prostu usuniemy. Więc jakby ja się nie boję podejmować takich decyzji odważnych, gdzie czasami mnie coś kosztuje, to utratę klientów, czy jakieś niezadowolenie ze strony klientów, ale widzę jakby długoterminowy goal przy tym, nie? Co mi daje motywację? Wiesz co, dzisiaj lubię widzieć, że produkt się sprawdza u klientów. Wiesz, to jest mega fajne, kiedy ty dostajesz maila od klienta, który się zarejestrował tydzień temu i mówi, wow, kurde, ja w ogóle nie wiedziałem, że tak można i że to mi tak pomaga automatyzować pracę. My siedzieliśmy we trójkę, to robiliśmy, a dzisiaj to wszystko jest automatyczne. W ogóle super, dziękuję, nie? Albo ktoś tam z zagranicy nam ostatnio też napisał fajnego maila, że to w ogóle wywróciło jego biznes do góry nogami. I to jest takie mega fajne, że ty widzisz, że twój produkt, on się przydaje komuś, że on faktycznie rozwiązuje problem, nie? Bo najgorzej jest zrobić produkt, który się nie przydaje nikomu i który nie rozwiązuje żadnego problemu. Tak. Tak. Albo robić po prostu taki produkt gdzieś na etacie u kogoś, kto płaci, a potem kończy mu się kasa, z produktu nikt nie korzysta. Miałem. Ale to widać, że to chyba trzeba mieć taki mindset, tak jak widać, nie? Że ty się nie boisz i zmiany miejsca, w którym żyjesz, tak? Tutaj Warszawa, Berlin, Kanary, Hiszpania, różne biznesy. Wiesz, wydaje mi się, że ja wiesz, tu nie szukam wymówek nigdy, nie? Czasami jak rozmawiam ze wspólnikiem albo z kimś innym, to wiesz, rzucam pomysł, ktoś widzi od razu 10 problemów przy tym pomyśle. Tak. Mówię, kurczę, 10 problemów? Ja nie widziałem żadnego problemu przed chwilą, nie? I fakt, to mnie trochę stopuje. Może gdybym miał takie osoby wcześniej, które by mi, wiesz, te problemy wyrzucały od razu, to może pewnych decyzji bym nie podejmował. Ale z drugiej strony też bym się tego nie nauczył. No, ja uważam, że dużo rzeczy się nauczyłem dzięki temu, że właśnie odważnie podejmuję jakieś decyzje, nie? A też nie jestem na tyle stary jeszcze, żeby nie poradzić sobie w życiu i nie zarobić jakichś dodatkowych pieniędzy. Nawet gdy, wiesz, kalendersk mi się okazało, że nie wypali. Dzisiaj uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Złapaliśmy trakcję pierwszą. Klienci codziennie do nas jacyś nowi przychodzą, są zadowoleni i to jest mega fajne, nie? To daje ci takiego kopa, gdzie ty widzisz, że ta firma się rozwija i klient jest zadowolony. Projekt istnieje już 4 lata. Tak? Nie, mniej. Ponad 2 lata. Ponad 2 lata. Gdzieś może rok budowany był i od 2 lat gdzieś zdobywamy klientów, nie? Okej, okay, czyli jakieś 2020 gdzieś tam. Już się pogubiłem w latach, ale tak. 2023 mamy. No gdzieś 2019 końcówka, gdzieś zaczęliśmy coś robić. I... czyli będzie prawie 4. No. Ja te 4 lata nie rzucam. Rzucam po prostu z tego, co mi się na LinkedInie twoim wyświetliło, że tam jesteś... Okej, okay, to tam jest prawda, bo mi się lata mylą generalnie. Wydaje się 2. Wydaje się 2, nie? A to tak szybko czas leci, że naprawdę zaczynasz dzień i nagle jest wieczór. I tak samo jest z tygodniami, miesiącami, więc ten czas bardzo szybko ucieka. Wiesz, ktoś może powiedzieć, że po, wiesz, 4 latach budowania systemu Calendesk jesteśmy dopiero w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Dla kogoś to może być super mało. Wiesz, dla mnie to jest w ogóle osiągnięcie, że my przetrwaliśmy, żyjemy, nie? Że nie utonęliśmy, bo uważam, to jest największa moja wygrana, że udało mi się wyciągnąć ten projekt z takiego największego bagna, jak mieliśmy, nie? Gdzie jednak wahało się, czy on w ogóle będzie, czy go nie będzie. Tak. Dzisiaj już jest z górki, bo dzisiaj już całkowicie jesteśmy na innym etapie i ciężko byłoby z tego zrezygnować dzisiaj. Czyli uważasz, że już jesteś na poziomie tego produkt market fitu? Mitycznego? Myślę, że jeszcze nad tym długo myślimy, bo tych biznesów mamy kilka, gdzie widzimy swój potencjał, więc ten product market fit, być może to jest nasz product market fit, że
ten system jest dostępny dla kilku biznesów, ale jeszcze nad tym myślimy. To jest jeszcze taki etap, gdzie to się może zmienić, ale z drugiej strony mamy jakąś jasną ścieżkę, w którą drogę chcemy iść, nie? W którą drogą. Więc to mi daje takie poczucie spełnienia, że to już jest taki fajny etap, gdzie teraz ja mogę, wiesz, zastanowić się, jak zwiększyć ilość klientów o 100 czy 200 osób, nie? Dzisiaj to są skoki nie $20 MRR-u, tylko, wiesz, nagle z miesiąca na miesiąc ci $1000 MRR-u rośnie, nie? I to jest fajne. No tak. Gdzie wcześniej, wiesz, żeby $1000 MRR-u złapać, to potrzebowałem na to pół roku, jak nie więcej, nie? No tak, to przyspiesza po prostu. To nagle zaczyna rosnąć i to jest efekt kuli śnieżnej. I na to się składa masa różnych działań, które były po drodze robione, nie? Tak, tak, tak. A powiedz mi, to w takim razie, jakbyś dzisiaj zaczynał z tym projektem, to co byś zrobił inaczej od pierwszego dnia? Nie zatrudniałbym ludzi na początku żadnych. I polecam w ogóle nie mieć żadnych pieniędzy. jak macie jakieś pieniądze, to możecie nam przelać? Tak, to lepiej oddać Boguszowi. O, ja może zrobię taki taki fundusz, że będą ludzie w zastaw dawali, potem będą musieli dojechać do jakichś tam, wiesz, parametrów biznesu i te pieniądze będą zwracane albo na przykład wrzucane w marketing projektu. Wiesz, ja uważam, że pieniądze to naprawdę nie są. Tak jak się mówi, okej, ktoś może powiedzieć, ty miałeś pieniądze, więc teraz możesz tak sobie gadać, tak? Ale z drugiej strony, gdybym ich nie miał, to ja widzę już, żebym ten projekt inaczej w ogóle poprowadził, nie? Co na pewno jest potrzebne, to jest twoja wiedza, bo gdybym ja nie miał wiedzy programistycznej, to pewnie nie dałbym rady. I teraz, wiesz, zdobyć taką wiedzę, to też się składa na to ileś tam lat w przeszłości, żeby się jednak tego nauczyć. No tak. Więc ta wiedza jest ci potrzebna. Dłużej bym planował, dłużej bym, wiesz, rozmawiał z klientami na samym początku. U nas zabrakło takiego dobrego planu na samym początku. Rozmowy z klientami, wiesz, my może mieliśmy 2-3 rozmowy z klientami. Zero walidacji, tak naprawdę, gdzie powinno się takie produkty walidować. Chociaż z drugiej strony, jak robisz klona innego produktu, tylko chcesz go trochę ulepszyć albo chcesz go w ogóle zrobić inaczej, ale wiesz, że jest na to market i zapotrzebowanie, to też pytanie, czy potrzebujesz to walidować, nie? Dużo łatwiej jest zrobić biznes na zasadzie, jak to się mówi, copycata, czyli skopiowany jakiś biznes od kogoś innego, tylko właśnie wsłuchać się w klientów, na co oni narzekają i zrobić go troszeczkę inaczej, nie? U nas to było trochę inaczej, bo my rozmawialiśmy z klientami i stąd powstała koncepcja, więc już przestaliśmy, jakby pierwotna koncepcja, okej, to może było biznes skopiowany, ale później z klientami rozmawiając, my w zasadzie poszliśmy swoją drogą, nie? Więc dzisiaj mnie konkurencja w ogóle nie interesuje, jakby nie obawiam się konkurencji, wręcz przeciwnie, cieszę się, że oni poszerzają ten market i że tych klientów jest więcej na rynku i oni widzą potrzebę używania takich systemów, ale my idziemy swoją drogą i robimy swoje funkcje dla naszych klientów. Robimy to, czego oni potrzebują, nie? No tak. Czyli większe planowanie, ograniczenie budżetu, to są takie dwa chyba główne elementy, od których bym zaczął, nie? A jakie plany na przyszłość? Ekspansja globalna. No przede wszystkim chcemy iść mocniej za granicę. Widzę duży potencjał, wiesz, żeby wchodzić na takie rynki w Europie jak Hiszpania, Niemcy. To są dobre rynki, tam przychodzą klienci z tych rynków i często mówią, że na ich rynku nie ma takiego narzędzia. Co, wiesz, czasami się nie chce wierzyć, ale faktycznie jest zapotrzebowanie na innych rynkach. Jak rozmawiam z founderami ze Stanów, to im się w głowie nie mieści, że można mieć tyle języków obcych na jednym kontynencie. Bo wiesz, dla nich to nie jest problem zrobić wszystko po angielsku, ale tak. My już tutaj musimy myśleć w kategorii, wiesz, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski. Tu mam za chwilę klienta z Portugalii. I teraz, okej, to, że on oczekuje interfejsu w tym języku, to jest jedno, bo to możesz przetłumaczyć, tak? Ale on też chciałby support, chciałby z kimś porozmawiać w tym języku, więc tutaj się robi bardzo dużo problemów, nie? I chcemy gdzieś tam krok po kroku sobie te kraje rozwijać dalej i faktycznie odczepić się trochę od tej pułapki polskiej i wyjść głównie za granicę. Więc to jest taki główny kierunek na kolejne lata. Też chcemy automatyzować więcej rzeczy, więc ja dalej chciałbym być w takim modelu, gdzie jak najmniej osób zatrudniam. Jakby nie widzę w firmie więcej niż 10 osób. Nie chcę tego po prostu i będę robił wszystko, żeby to na tyle automatyzować, żeby mieć tych osób jak najmniej. To jest taki kierunek. I co, jakiś plan
na exit z tego projektu? Sprzedaż na przykład za ileś lat? Czy na razie projekt życia? Wiesz co, rozmawiałem z kilkoma venture capitals na temat inwestycji w CalendEsk, ale jakoś po prostu nie mogę się przełamać, żeby iść tą ścieżką taką szaloną VC. Nie, możesz bootstrapować i po prostu sprzedać na przykład konkurencji w jakiejś większej. Wiesz co, na dzisiaj mam plan taki, żeby to rozwijać jak najbardziej i jak najdalej, a czas działa na moją korzyść, wiesz, nie wiem co będzie za 5 czy 10 lat. Jeżeli przyjdzie odpowiedni kupiec, zapłaci odpowiednią cenę, to czemu nie, to też jakby wyobrażam sobie taki scenariusz, nie? Dlatego też muszę ułożyć te wszystkie procesy w taki sposób, żeby ta firma była gotowa na exit, bo to też jest mega istotne już na tym etapie myśleć. A jakie rady byś dał początkującym startuperom, wannabe, którzy dzisiaj zaczynają. Poza tym, żeby wszystkie pieniądze gdzieś, wiesz, schowali, nie zatrudniali ludzi. Na pewno tutaj dwie ścieżki mamy, tak? Osoby techniczne i osoby nietechniczne. Wiesz co, ja sam się dalej uważam za początkującego startupowca i pewnie jeszcze długie lata miną, zanim wejdę na kolejny poziom. Ze swojej strony mogę jedynie polecić, żeby być wytrwałym w tym, co się robi, żeby się nie poddawać, bo to, że przez rok nie idzie, to, że przez dwa lata nawet nie idzie, a wiesz, wchodzimy sobie na jakieś na przykład forum Indie Hackers, gdzie ludzie pokazują fajne biznesy, które rosną super szybko i no to wiesz, my jesteśmy w innym miejscu, mamy inny mental, może mamy inną sytuację i też nie powinniśmy, powinniśmy patrzeć na siebie przede wszystkim i się nie poddawać, no, iść do przodu. Mnie uratowało tylko to, że po prostu ciągle szedłem do przodu i w końcu zaskoczyło, więc u mnie to działało i na pewno to polecam. Taki główny, myślę, element. Czyli wytrwałość. Okej. To jest ciężkie. Powiedz mi, czy masz jakieś materiały, które polecasz? Książki, podcasty, artykuły, nie wiem, kogoś do obserwowania? Czy w tematach startupowych, czy w jakichś innych, które cię inspirują? No twoje podcasty w ogóle już muszę polecić przede wszystkim. Dziękuję, coraz więcej jest. biznes dziś to jest wasza fajna nowa... Fajny nowy podcast, który świetnie się słucha, więc to przede wszystkim polecam. Polecamy. Z Mirkiem. Wpiszcie sobie Biznes Dziś, tam gdzie słuchacie podcastów albo na YouTubie. Zapraszam. No nie wspomnieliśmy o twojej grupie Klub SaaS, w której też jestem częścią od półtora roku może. Nie pamiętam teraz, ile to już minęło czasu, ale dosyć od długo. Bardzo dużo fajnych ludzi tam poznałem. Nawet jacyś klienci mi z tego przyszli, więc generalnie da się. To fajna grupa, gdzie można wymieniać uwagi na temat SaaS-a, czy nawet podpytać się o każdą drobnostkę. To są takie polskie dwa zaplecza, które wspomnę. Z polskich jeszcze startupów podcast Michała Sadowskiego z Brand24. Bardzo fajnie się słucha. Albo Macieja Filipkowskiego, Zaprojektuj swoje życie. To są takie mega fajne podcasty, które się w Polsce fajnie słucha. Pozdrawiamy chłopaków. Oni zresztą też byli gośćmi podcastu w poprzednich odcinkach, więc możecie sobie sprawdzić, jak chcecie, czy z Maćkiem Filipkowskim, czy z Michałem Sadowskim. Jeszcze z takich zagranicznych podcastów Indie Hackers, nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest też takie fajna grupa, gdzie ludzie często budują publicznie produkt, tak jak CalendEsk jest zbudowany in public, czyli w zasadzie my głównie pokazujemy publicznie to, co robimy, nie wstydzimy się naszych numerów i po prostu upubliczniamy tylko wszystko to, co możemy. Indie Hackers ma swój podcast. I jeszcze jest taki jeden ciekawy The SaaS Podcast. Omer Khan prowadzi ten podcast. Też bardzo fajny. No i tyle z podcastów. Myślę, że to ja jeszcze dorzucę, jak nie słuchasz The Startups for the Rest of Us. Tak? Okay. Rob Walling. Jeżeli nie słuchałeś, to polecam. To jest nic mi nie mówi. Ex-foundera Dripa, który sprzedał Dripa, teraz prowadzi Tiny Seed, taki mały, powiedzmy, bootstrapperski fundusz. Oni tam, no to jest... Ja trochę takiej zajawki startupowej, SaaS-owej złapałem właśnie u nich. To jest ponad 500 odcinków, nie? I cały czas wychodzi. I teraz z kolei właśnie Rob skończy właśnie kampanię kickstarterową, bo taką książkę wydaje The SaaS Playbook. Właśnie wsparłem go. Bardzo fajny człowiek gdzieś tam w tych SaaS-ach, szczególnie bootstrapowanych. Warto obserwować. Maciek, gdzie ciebie można znaleźć? Od razu powiedz, gdzie można obserwować twoje build in public, jak budujesz CalendEsk, gdzie to można znaleźć?
Na Twitterze wszystko można znaleźć. Tam wrzucam regularnie jakieś update'y i tam są też linki, żeby dalej się zagłębić, jak ktoś by chciał zobaczyć, jak Calendesk przez ostatnie ponad półtora roku był rozwijany. Czyli co Maciej Cupiał wpisać w Twitterze Cupiał, i pewnie zostanie. A jak się z tobą skontaktować, jakby ktoś chciał na przykład wejść w Calendesk, tak? Bo tutaj wielu na pewno LinkedIn, twórców biznesów. LinkedIn, Twitter, albo zapraszam po prostu na czat calendesk.com, tam ktoś na pewno od nas odpowie i pokieruje do mnie. Nie będzie problemu z tym. Dzięki za rozmowę. Myślę, że bardzo wiele osób się zainspiruje, bo to też jest ważne, tak jak ty wiesz, jesteś taki skromny, że dopiero zaczynasz, natomiast często te rady osób, które są na tym wczesnym poziomie, są bardziej wartościowe niż osób, które powiedzmy mają miliard dzisiaj na koncie, tak? Bo one będą na zupełnie innym poziomie takim takiej abstrakcji, natomiast tutaj ty jesteś na tym poziomie, na polu bitwy cały czas, więc myślę, że to będzie fajne dla naszych słuchaczy. I powodzenia w dalszej drodze. Ja dalej obserwuję twój produkt, jak to się wszystko rozwija. Może zrobimy za parę lat recap, jak już będziecie 100 razy więksi, albo już będziesz po exicie, chociaż pewnie będziesz dalej budował jakieś biznesy, a nie leżał na tropikalnej wyspie. Pewnie tak. Dziękuję ci, Bogusz, za zaproszenie jeszcze raz. Dzięki. Super. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć. I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że odcinek ci się podobał. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz przycisk subskrypcja i kciuk w górę, to pomoże, żeby ten podcast dotarł do większej ilości osób. A ja zapraszam cię na mój czwartkowy mailing, gdzie wysyłam 3 ciekawe rzeczy. Może to być jakieś przemyślenie, cytat, tweet, polecana książka, polecany podcast. Jeden krótki mail raz w tygodniu, startupmyway.com. Link też znajdziesz w opisie tego podcastu. Ja ci dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.